Loża Radiowa. W studiu Loży Radiowej jest już nasz gość, prezydent Opola, Arkadiusz Wiśniewski. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Pani serdecznie, witam Państwa. Panie prezydencie, pierwsze ruchy kadrowe, musimy zapytać o Bartłomieja Machnika. Będzie pracował na pół etatu, czyli na pół gwizdka? Nie, zrezygnował. Zrezygnował już całkowicie z pracy. Czy będzie pan szukał kogoś, kto zajmie te pół etatu, bo tak wiemy, że został okrojony ten cały etat do połówki? Zobaczymy, jak w przyszłości. Na razie jest wydział, który współpracuje z uczelniami wyższymi, świetnie sobie radzi. To on był inspiratorem wielu inicjatyw, które się w ostatnich miesiącach działy we współpracy z uczelniami, więc myślę, że zobaczymy. Czy to oznacza, że ten doradca nie był do końca potrzebny? Skoro jest wydział, radzi sobie, jak to mamy rozumieć? No to oznacza, że oczywiście doradca nie doradzał. Tej jego aktywności brakło. Przez ponad rok pracy bodajże dwa razy udało mi się spotkać z inicjatywy pana doradcy z kimś z uczelni. No więc nie jest to najlepsza recenzja. Czy drugi doradca doradza równie często? Cały czas. Jest bezwzględnie moją prawą ręką. Jest bardzo aktywny, więc tu sytuacja jest odwrotna. Czyli raczej nie mamy się co obawiać, że tu też będzie redukcja etatu. Nie, znaczy Sebastian Paroń jest taką osobą, która jest takim doskonałym, powiedziałbym, elementem drużyny. Taka dobra drużyna potrzebuje kogoś takiego, znaczy takiego kogoś od czarnej roboty. Kogoś, kto nie lata do mediów, nie chwali się na Facebooku tym, co robi, ale rzeczywiście ciężkie zadania realizuje, przygotowuje i w tym względzie Sebastian Paroń taką rolę pełni. No i ciężko mi sobie wyobrazić pracę bez niego. No w tej chwili jeszcze jest kwestia CWK, Centrum Wystawienniczo-Kongresowego. Wiemy, że nie został rozstrzygnięty konkurs. Pan Paroń wciąż jest pełniącym obowiązki dyrektora. No spekuluje się, że to też jest taki scenariusz, który uprawdopodabnia to, że on tam będzie finalnie dyrektorem, będzie aplikował o to miejsce. Tak jak mówiłem, Sebastian jest moją prawą ręką i rzeczywiście na tym zapleczu robi bardzo wiele, bo i organizacje pozarządowe i współpraca w ramach budżetu obywatelskiego i te działania związane z Dużym Opolem, przepraszam, które swego czasu też były dziesiątki inicjatyw, w tej chwili wybory do rad dzielnic, nie mówiąc o innych rzeczach, które się dzieją cały czas wokół mnie, bo przecież Państwo wiecie, ile rzeczy się w mieście dzieje na różny sposób, więc on ma swoją rolę przypisaną i też w sytuacji takiej, w której rzeczywiście mamy do czynienia z sytuacją kryzysową w CWK, no najlepiej wysłać tam kogoś takiego, kogoś, kto uporządkuje, przypilnuje, ułoży i mam nadzieję też wróci do mnie, bo jest osobą, która wiele dobrego zrobiła dlatego, żeby te sukcesy, które w tej chwili są w mieście, miały miejsce. Rozumiem, że nie widzi go pan na stanowisku szefa CWK. Ja go widzę na wielu stanowiskach, bo to naprawdę zdolny facet z ogromnym doświadczeniem. Cenię go za to, że prowadził też własną działalność gospodarczą. To nie każdy urzędnik ma... Przepraszam, nie każdy urzędnik ma takie doświadczenie, a ja szczególnie mocno kładę na relacje z biznesem nacisk, więc te jego doświadczenia też są bardzo pomocne. Plus oczywiście różne doświadczenia inne, które miał, więc ja widzę go na różnych stanowiskach. Natomiast rzeczywiście najbardziej spełnia się na tej roli, w której jest moją prawą ręką i w której no nie ma co ukrywać, często więcej może niż moi wiceprezydenci, więc to jest na pewno też pokaz jego kwalifikacji. Nabór na szefa CWK no, nie został rozstrzygnięty. Nie wiemy, kto będzie aktualnie, kto będzie zajmował to stanowisko. Rozumiem, że będzie kolejny nabór. Nie spodobały się propozycje rozwoju tej jednostki, plany? Nie byłem w komisji konkursowej, więc nie chcę mówić o szczegółach. Prezydent Wujec nadzoruje CWK i to on jest osobą, która zarządza tymi tematami, więc nie znam szczegółów, ale komisja nie wybrała kandydata, stąd no, musimy szukać dalej. To ja tylko przypomnę, że 7 kandydatów się zgłosiło, 4 było na rozmowach, no i widać nie przedstawili, jak mówiliśmy, satysfakcjonującego planu rozwoju jednostki. A jakby pan widział ten plan, na co powinniśmy postawić w CWK? No to jest jednostka biznesowa, ale też ma swoje zaplecze takie wystawiennicze i warto, żeby była pełna, żeby była otwarta na różne inicjatywy, które w mieście się dzieją, począwszy od wystaw filatelistów, po stricte biznesowe wydarzenia. Tam jest też świetne wyposażenie związane z organizacją targów, fantastyczne rzutniki. Byliśmy tam świadkiem przecież wyborów Miss Opolszczyzny, dziesiątek innych eventów. Więc na pewno tą formułę trzeba kontynuować. Ważne jest jednak, żeby ograniczyć koszty, bo jednostka, myślę, bardziej powinna skoncentrować się na realizacji zadań zewnętrznych niż kreowaniu własnych wydarzeń, bo jednak są to drogie wydarzenia, nie zawsze przynoszą spodziewany efekt finansowy.
a lepiej być może postawić na te zewnętrzne. Przypomnijmy, dziś w loży radiowej gościmy prezydenta Opola Arkadiusza Wiśniewskiego. No i teraz temat festiwalu. Mówił pan na naszej antenie, że będzie rozmawiał zaraz po zakończeniu na temat przyszłorocznego festiwalu. Wstał pan już z kanapy i rozmawiał z Jackiem Kurskim? Nie. Znaczy wstałem z kanapy, natomiast nie rozmawiałem z Jackiem Kurskim. Na to nie jest czas. Myślę, że to jest czas, kiedy warto podsumować w ogóle festiwal. Telewizja już podsumowała. Taki, jaki on był. Jasne. Ja cały czas rozmawiam z Opolanami, rozmawiam z ludźmi, którzy zajmują się kulturą, którzy też wcześniej jakby z różnych swoich obowiązków, wydarzeń interesowali się festiwalem i podpowiadali pewne rzeczy. Co wynika z tych rozmów? Jaki jest odzew? Bardzo, bardzo różny. To znaczy na pewno to, że telewizja włożyła wiele w pracę, a to było widać, w to, żeby festiwal się odbył, trzeba bardzo docenić, bo sytuacja, w jakiej mieliśmy miejsce w czerwcu, kiedy kilkudziesięciu artystów zrezygnowało z występów na festiwalu, włącznie z debiutantami, prowadzącym koncert i reżyserem tego koncertu, była nadzwyczajna. Takiej w historii festiwalu nie było. Oczywiście próba przeniesienia przez prezesa Kurskiego festiwalu z Opola do Kielc też wpłynęła na atmosferę późniejszych tygodni, więc trzeba docenić to, że festiwal się odbył, że koncert Maryli Rodowicz rzeczywiście był takim koncertem, dla którego uważam warto było festiwal zorganizować, natomiast no, nie brak również innych negatywnych opinii, czy też mniej pozytywnych opinii. No, oceny są skrajne. No ale jak pana działania? Będzie pan rozmawiał? Będzie pan dzwonił? Umawiał się? Zaprosi pan Jacka Kurskiego do Opola? No, nie wiem, czy Jacek Kurski lubi przyjeżdżać do Opola, bo słyszałem, jakiś wypadek miał, tak prasa donosi. Do Opola. Wcześniej miał problemy z gwizdającą publicznością, więc być może... To może spotkanie na neutralnym gruncie. W Warszawie. Gruncie. Natomiast nie, drodzy Państwo, bez żartów. No, moim obowiązkiem jest zadbać o to, żeby marka festiwalu była marką promującą Opole. Słaby festiwal to nie jest promocja dla Opola, wręcz przeciwnie. No, Opole w pewnym momencie nawet stało się obiektem memów, różnych innych żartów. Na szczęście potem te memy przyniosły się na Kielce i może dobrze, że nie na Opole. Więc musimy tak zadziałać, żeby rzeczywiście Superliga Artystów występowała na festiwalu w Opolu. Czy oni będą chcieli wystąpić z tą telewizją? No, to jest duży znak zapytania. Nie znam dzisiaj odpowiedzi. Ale zegar już tyka. Jeżeli chcielibyśmy, żeby ten kolejny festiwal odbył się w klasycznym, czyli czerwcowym terminie, no to tego czasu będzie coraz mniej. Czy jakiś kalendarz ewentualnych działań ma pan w głowie, czy to jest czekanie też na ruch partnera? Nie, ja zawsze jestem aktywny w tym, co robię. Tu nie mam wątpliwości, prawda? I w zabiegach o inwestorów, i w staraniach z innymi inicjatywami Duże Opole. Przecież to są pomysły, które wychodziły ode mnie. Zresztą nie tylko te, bo przecież rzeczy związane z transportem zbiorowym, z wielkimi inwestycjami, które w mieście się dzieją, to jest wszystko efekt mojej aktywności, tego, że jeżdżę po Polsce, pukam, stukam, staram się przekonać do tych pomysłów i tak jest w tym wypadku. Natomiast no, biznes lubi ciszę, tak? Rozmowy lubią dyskrecję, tym bardziej, że ten rynek medialny, jak pokazały doświadczenia ostatnich miesięcy i nie tylko, jest rynkiem, na którym każdy się zna, bo współpracują wspólnie z sobą. Mecze Odry Opole są pokazywane przez Polsat, przyjeżdżają wozy transmisyjne TVN-u. Ekipa, która realizuje festiwal w Opolu, jednocześnie realizuje festiwal dla Polsatu. Stąd ta cisza, dyskrecja, rozwaga, rozsądek, myślę, będzie dobrym doradcą, jest potrzebne. Do rozmowy z naszym gościem wrócimy za chwilę. Naszym gościem jest, przypominamy, prezydent Opola, Arkadiusz Wiśniewski. Nie był pan na odsłonięciu gwiazdy Jana Pietrzaka, był pan wtedy na wzgórzu, prawda? To się nie zbiegło. Ja rzeczywiście nie wziąłem udziału w odsłonięciu tej gwiazdy, wzięli udział moi zastępcy sympatyzujący z Dobrą Zmianą, tak nazywając. Oj, to, jakie tak, wyraźne rozgraniczenia. Nie, po prostu zwrócenie uwagi. Ja wziąłem udział w odsłonięciu pomnika Wojciecha Młynarskiego. To już wcześniej przygotowywana inicjatywa przez rektora Nicieje, władze uniwersytetu, pana Karola Cebulę. Zostałem zaproszony, więc wziąłem w tym udział. Natomiast oczywiście odbyły się też odsłonięcia, tak jak co roku, w Alei Gwiazd i myślę, że mogę też pochwalić się, że pierwszy raz chyba od lat dofinansowaliśmy też odsłonięcie gwiazdy w Alei pana Pabisiaka przy dworku, więc postaramy się być wszędzie,
wspierać te inicjatywy, a że jest nas więcej niż jeden prezydent, to też się tym obowiązkami dzieje. Ale nie bez powodu pytamy o tę gwiazdę Jana Pietrzaka, bo kontrowersje wzbudziło to dofinansowanie przez z OKD Azotowe Kędzierzyn-Koźle. No i takie pytanie, jak się odbywa to umieszczanie gwiazd? Od lat tak samo. Jest fundacja, która pozyskuje środki częściowo od miasta, częściowo od sponsorów i ona sama decyduje o tym, kto ma być gwiazdą, czyja gwiazda ma być odsłonięta. Ale nie konsultuje tego z wami w żaden sposób? Nie konsultuje tego z nami, to nie jest nasza decyzja. Oczywiście pojawiają się pytania, czy nie powinno być tak, że to jest konsultowane z nami. Powiedzmy sobie tak, w Alei Gwiazd pojawiają się osoby, które mają duży dorobek artystyczny w zakresie polskiej piosenki, kultury, rozrywki. Nie zawsze te osoby mają piękne życiorysy. To też trzeba sobie powiedzieć. Albo takie życiorysy, które... Czy proste życiorysy. Albo proste życiorysy, tak. Takie, które nie miałyby jakichś takich wątpliwych działań. Ale my nagradzamy tych ludzi za dorobek artystyczny, nie za postawę społeczną, nie za poglądy, nie za przekonania. W tym sensie zawsze tak będzie, że kogoś jedne gwiazdy mogą zadowolić, kogoś nie. Być może warto przekazać te kompetencje Radzie Miasta na przykład, jako takiemu kolegialnemu organowi, ale tu jestem otwarty na dyskusję, też samą Akademią, bo przez wiele lat to się odbywało w taki sposób i też trzeba mieć szacunek do takiej formy wyboru. Choć przyjmując to kryterium dorobku artystycznego, wydaje się, że wątpliwości co do tych gwiazd, które do tej pory tam się znalazły, mieć nie powinniśmy, bo one się bronią na tej płaszczyźnie. Jest jeszcze wiele osób, które warto nagrodzić na pewno, więc aleja się będzie wydłużać. Mam nadzieję, że kiedyś dojdziemy do dworca, czyli całą ulicę zajmiemy gwiazdami polskiej piosenki. Jest to niewątpliwie ważny element wizerunku miasta, naszej też strategii turystycznej i tego promowania miasta jako stolicy polskiej piosenki, bo jest to miejsce odwiedzane, blisko ratusza, na rynku. Kojarzone, na dodatek atrakcyjne wizualnie. Wiele osób robi sobie zdjęcia z tymi gwiazdami i dobrze, że tak jest. Rada Gwiazd może? Zobaczymy. No to jest tak, jeszcze raz powtórzę, mogą być różne rozwiązania. Miasto przyznaje kilka tytułów takich honorowych, m.in. ambasadora stolicy polskiej piosenki parę lat temu też. Ale te są podejmowane na sesji, prawda? Te są podejmowane na sesji. Warto się tym zastanowić. Myślę, że jeszcze raz, wracając do oceny, bo tak to trzeba też wrzucić do oceny całości festiwalu, tego co się wokół festiwalu działo, to były lepsze, były gorsze momenty, były te, które budzą kontrowersje, które nie budzą. Na pewno temat związany z gwiazdą Pietrzaka, jego występem jest tematem, który budzi wątpliwości. Myślę też sam artysta nie miał satysfakcji występując przed pustą publicznością. Więc to są rzeczy, które warto byłoby poprawić, myśląc o przyszłorocznym festiwalu. Bo jeszcze raz powtórzę, słaby festiwal wcale nie promuje Opola. To ja jeszcze zapytam o ten występ Maryli Rodowicz, artystka 50 lat świętująca tutaj w Opolu, wchodząca w publiczność opolską, bardzo dużo ciepłych słów z jej strony o Opolu. Nie podrywał się pan z tej kanapy, żeby podejść do niej z kwiatami i taką wdzięczność wyrazić właśnie ze strony Opola? Nie było takiego? Chciałbym. No to też zauważyłem pewien brak, bo przecież wielokrotnie na festiwalu bywało tak, że wręczaliśmy honorową Karolinkę. Ja sam osobiście wręczałem, pamiętam parę lat temu, Edycie Górniak taką honorową Karolinkę. Można było zrobić tak w wypadku tegorocznego występu Maryli. Aż się prosiło. Aż się prosiło i tu pani redaktor rzeczywiście wyczuła mnie i moje myśli w tamtym momencie rzeczywiście. Natomiast to jest rzecz stojąca po stronie telewizji. Telewizja w tym roku odpowiadała w całości za to, co się działo w ramach amfiteatru. Miasto odpowiadało za wiele wydarzeń, które wokół się działy. Bardzo fantastyczny, przypomnę, koncert rockowy, hip-hopowy, które były jeszcze w czerwcu. Rajd festiwalowy, przypomnę, kawiarenki z gwiazdami. Parę jeszcze innych wydarzeń, które miały swoją taką siłę rażenia, że użyję tego słowa i budowały klimat festiwalu. Natomiast za to, co było wewnątrz, odpowiadały władze TVP, czy szerzej osoby zajmujące się organizacją festiwalu. No i taka była widocznie decyzja. Ale był szlaban dla na przykład takiej inicjatywy prezydenta, gdyby się pojawiła, czy w ogóle nie było próby?
Nie wiem, czy był szlaban. Myślę, że relacje miasta z telewizją mogłyby być lepsze, ale też, drodzy Państwo, no, czego Państwo ode mnie oczekujecie, skoro przenosi się Opole do Kielc? Czego Państwo oczekujecie, kiedy ja rozmawiam z mieszkańcami, pytam ich o ich odczucia o festiwalu, o ich odczucia o wiele innych rzeczy, które się wokół tego działy i słyszę różne krytyczne głosy. Pojawiają się takie inicjatywy jak persona non grata, jak usunięcie gwiazdy, prawda? To wszystko nie buduje dobrej atmosfery. Ja jestem skromnym przedstawicielem Opolan, działam na ich rzecz, w ich imieniu, słucham tego, co myślą, czego oczekują. Stąd myślę, że w tej sytuacji również zachowałem się przyzwoicie i nie byłem jedyną osobą, która w tamtych dniach nie siedziała na widowni w amfiteatrze opolskim. Do rozmowy z naszym gościem wrócimy za chwilę. Przed nami ostatnia odsłona Loży Radiowej z naszym gościem, prezydentem Opola Arkadiuszem Wiśniewskim. Festiwal na kanapie, a jutro na Odrze melduje się pan? Znaczy no, na Odrze jako na stadionie oczywiście. Absolutnie tak? Absolutnie tak, z ciekawością, bo oczywiście jestem wielkim kibicem Odry Opole. Jestem dumny z wyników, jakie w tej chwili Odry Opole uzyskuje i cieszę się, że po latach wreszcie miasto jest aktywnym podmiotem wspierającym piłkarzy i klub. Tak właśnie chciałem, tak właśnie obiecywałem i cieszę się, że tak się dzieje. Ale też wiem, że Opolanie tęsknią za piłką na najwyższym poziomie, że wiele lat oglądaliśmy LZS-owe i nie tylko występy, więc szansa goszczenia na Stadionie Miejskim w Opolu Legii Warszawa jest wyjątkową okazją i chcę z tej okazji skorzystać i też na stadionie się pojawi. Dodajmy, że Odra będzie... Też mnie nie wystraszy, też dodam. Odra będzie gospodarzem, ale w sensie gościła w swoich progach właśnie Legię Warszawa i Ruch Zdziszowice, czyli to nie tym razem nie poglądam... Nie sympatyzujące ze sobą powiedzmy dwa kluby. Nie obawia się pan, że rozniosą nam pół Opola? No... Mówiłem, to już strach ma wielkie oczy, a mężczyzna nie jest od tego, żeby się bać, to po pierwsze. Po drugie, musimy być przygotowani na takie wydarzenia. Jeżeli chcemy, żeby Odra rzeczywiście spotykała się, awansowała, rywalizowała z najlepszymi klubami, to trzeba jednak liczyć się z tym, że nakłady i zdarzenia, jakie mogą być, one będą trudniejsze. Troszeczkę taka specyfika futbolu, ale on budzi wielkie emocje. My przez lata byliśmy takimi peryferiami piłki nożnej, a chcemy być jednak pierwszoligową areną. Chcemy być wielkim, dumnym Opolem, a do tego też potrzebujemy świetnego klubu piłkarskiego. Rozumiem, że pełna mobilizacja jest, tak? Rozmowy po stronie z policją, straży miejskiej, po stronie innych służb, absolutnie. Też MOSiR jest przygotowany do tego. Oczywiście wydarzyć się może wiele rzeczy, ale ja zachęcam wszystkich do wzięcia udziału w tym jutrzejszym wydarzeniu. Byłem dwa tygodnie temu na meczu z Zagłębiem Sosnowiec. Też mówiono, że może nie wiadomo, co się wydarzyć, a było bezpiecznie, fantastycznie. Odra na dodatek rozegrała świetny mecz, który w ostatnich minutach wygrała. Powiem szczerze, kibicuję Ruchowi Zdziszowice, bo jest klubem z regionu. Będę trzymał za nich kciuki. Chciałbym, żeby dołożyli Goliatowi jako ten Dawid i cieszę się, że jest okazja do tego, żeby pomóc klubowi z regionu. Czyli traktujemy to spotkanie trochę jak crash test, tak? Sprawdzając, czy jesteśmy gotowi na kolejne takie wydarzenia już z Odrą Opole. Traktujemy to jako test, a może nie crash, żeby tego crashu nie było. Zachęca pan Opolan do udziału w meczu, do kibicowania drużynom, a czy zachęca pan Opolan do udziału w radach dzielnic, bo nabór trwa, no i słyszymy, że kiepsko z chętnymi. Pan też chyba planował, prawda, wystartować do Rady Dzielnicy? Tak, ale żeby uciąć wszelkie spekulacje, nie zgłoszę się w tym. To była raczej forma promocji Rad Dzielnic i tego, co można zrobić. Zdaję sobie sprawę, że nie będzie łatwo zachęcić Opolan do tego, żeby wzięli udział w tych Radach Dzielnic. To jest płaca nieodpłatna, często praca po godzinach, czasami też na takim styku konfliktu społecznego w danej społeczności. Więc może tak być, że aż tylu jeszcze w Opolu chętnych, tylu społeczników nie mamy. Natomiast cały czas uważam, warto o tych społeczników dbać, warto ich wychowywać, warto im pokazywać i dawać możliwość samorealizacji, bo jak nie w tych wyborach, to za rok, dwa, za pięć, myślę, będzie ich przybywać. Zdarzało się sytuacje nawet takie, że ktoś rezygnował po wielu latach pracy w Radzie Dzielnicy, twierdząc, że no, nic z tego szczególnego nie wynika, że mało tych kompetencji. Tutaj jak
jakieś wsparcie i dobre słowo jest? Na pewno jest. Myślę, że ludzie troszeczkę się frustrują, bo chcieliby rzeczywiście zrobić więcej, a to troszeczkę ze mną. Ja też chciałbym, żeby więcej zrobić w Opolu, żeby było więcej obwodnic, więcej mostów, więcej przedszkoli, szkół, żłobków. Więc nie da się wszystkiego, na nie wszystko starcza pieniądze, więc też rola nasza polega na tym, żeby umieć wybrać to, co ważne, to, co istotne, a nie zamykać się w innych rzeczach. Więc myślę, że pomimo frustracji części osób, jednak wielu jest takich, którzy przychodzą do mnie i mówią: Panie Poznacie, bardzo się cieszymy, mamy satysfakcję z tego, co robimy i chcemy robić dalej. Liczymy na to zatem, że chętnych do rad dzielnicy nie zabraknie, a za dzisiejszą rozmowę dziękujemy panu Arkadiuszowi Wiśniewskiemu, prezydentowi Racja Opole, chciałam powiedzieć, miasto Opola, rzecz jasna. Dziękuję, nie wiem, co mnie jeszcze w życiu czeka. Dziękuję serdecznie paniom, wszystkiego dobrego. Dziękujemy. Do zobaczenia na meczu. Loża radiowa.